Cześć siemanowskim, ja jestem Defa. Dzisiaj, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale z Dream League Soccer 2017 i powiem wam, że teraz mam do was wielką prośbę na sam początku tego filmu, bo po prostu jutro chciałem nagrać drafta, ale kompletnie nie mam pomysłu, jakiego drafta nagrać. Czy nagrać zwykły draft, w którym sam sobie po prostu ułożę skład, czy nagrać draft jakiś wybierany, powiedzmy, pod względem umiejętności, czy różnych statystyk. Dajcie info, jaki draft chcielibyście zobaczyć w dniu jutrzejszym, a na pewno wezmę to wszystko pod uwagę i na pewno taki draft postaram się dzisiaj nagrać. A teraz zapraszam na odcinek. Zazwyczaj odcinki z Dream League Soccer nagrywa się około 20-25 minut, maksymalnie 30, także zobaczymy, czy przez te 30 minut jakiś jeden z widzów zadzwoni do mnie i będzie chciał porozmawiać. Chociaż po wczorajszej akcji powiem wam, że troszkę się uspokoiło. Pierwsza wasza prośba była taka, że mamy po prostu rozbudować stadion do największej możliwej wielkości. Wtedy, jak będziemy mieli awans do kolejnej ligi, to od razu nas przejdzie do największej możliwej ligi w tej grze. Czyli po prostu rozbudujemy nasz stadion do maksymalnej wielkości. Zobaczymy, jaka wielkość jest dostępna maksymalnie. 43, która da nam plus 10692 nowe miejsca. W tym momencie mamy zaledwie 12950 miejsc. Także no prawie dwukrotnie nasz stadion się powiększy. No naprawdę masakra. Dobra, powiększamy. 428 końców to wszystko będzie kosztować. Ale mamy hajs. Oczywiście łapkujecie bardzo mocno, także hajs jest na rozwój stadionu, rozwój zawodników i tak dalej. Także naprawdę dziękuję i przypominam, że każde 1000 polubień pod tym filmem to jest 1000 końców, które dodajemy do budżetu do tej gry. Okej, cała rozbudowa tego stadionu będzie kosztować aż 5068 końców. Zostaje nam zaledwie 8000 końców na to, żeby robić wzmocnienia w tym składzie. No i powiem wam, że ten skład, to znaczy ten stadion powoli wygląda jak naprawdę prawdziwe Old Trafford. Zobaczcie, no, ja bym powiedział, że to jest bardzo podobny stadion do Old Trafford. Albo w sumie do Def Trafford. Dokładnie, kupujemy i w tym momencie mamy największy możliwy stadion w tej grze. Jak już rozbudowaliśmy stadion na max, przy okazji możemy zmienić sobie wygląd naszej murawy. Na ten moment wybrałem coś takiego, mamy takie okrągłe, fajne okręgi na okrągłe, fajne okręgi. What the fuck, takie okręgi mamy, jak widzicie, na murawie. Kosztuje to aż 400 końców. To się nazywa pitch pattern, czyli po prostu wygląd naszego boiska. Dobra, kupujemy. W tym momencie nasz stadion jest taki, jakbyśmy mogli sobie go po prostu najbardziej, najmocniej wyobrazić w tej grze. I większy już po prostu nie może być. Jako że ostatnio pojawili nam się naprawdę średni zawodnicy, to tutaj za bardzo nie możemy w nikim tak mocniej wybierać. Jest jedynie Chiellini czy Chiellini. Jest Pedro, jest Brahimi, Hesse i tak dalej, więc powiedzieliście, że najlepiej jak kupię tą kartę, taką można powiedzieć secret player, czyli za 1031 końców dostajemy jakiegoś zawodnika, który może okazać się na przykład Leo Messi. Zobaczymy, czy to będzie warte swojej ceny. Ok, kupujemy i zobaczymy. Tutaj mamy Johana Cabaya. No i to jest bardzo średni draft. Naprawdę bardzo, bardzo średni draft. Liczyłem tutaj na kogoś o wiele lepszego. Ale oprócz tych zawodników, którzy są w czołówce, pojawił się jeszcze tutaj Sławek Peszko, który ostatnio dał naprawdę genialny występ w Turbo Kozaku. W sumie to nawet chyba dzisiaj się pojawiło. Kupuję Sławka za 1150 końców i drugim wzmocnieniem z Polski będzie Łukasz Piszczek, który ostatnio strzelił naprawdę świetną bramkę w meczu z Czarnogórą. Okej, mamy dwóch Polaków, a nawet trzech Polaków w składzie w tym momencie. Ale polska reprezentacja to nie będzie, spokojnie. Zbudujemy coś innego. Damy Piszczka na prawą obronę i Peszko pójdzie jako ofensywny pomocnik i troszkę go pociągniemy do góry, może pod względem wykończenia, podań i tak dalej, żeby wyglądał troszkę lepiej niż wygląda w tym momencie. Sławek Peszko, na ten moment dajmy może wykończenie strzały i tak dalej, bo na razie jego strzały wyglądają żałośnie. 69 strzałów tylko. Przy takiej karcie, która będzie grała na nas na ofensywnym pomocniku, będzie musiał jednak te strzały mieć troszkę lepsze. I chyba wskoczył na 81 poziom, tak? Czy mi się wydaje? Tak, poziom 81. Ładnie. W tym momencie nasz skład jest gotowy, więcej tutaj na razie nie możemy zrobić i zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak będzie grał Sławek Peszko na ofensywny pomocnik. Mam nadzieję, że dobrze i przy okazji po raz kolejny gramy z Preston, znaczy gramy po raz pierwszy z Preston, ale po raz kolejny odświeży nam się lista transferowa, bo jako że przy każdym meczu offline lista transferowa się odświeża. Zobaczymy, jacy nowi zawodnicy pojawią się na liście transferowej. Mam nadzieję, że ktoś dobry i naprawdę gigantyczny transfer naszego składu się przyda. Na przykład taki Messi, Neymar, Ronaldo. Aha, i tak a propos tego, co mówiłem wcześniej, że będziemy grali mecze pomiędzy sobą, czyli ja będę grał po prostu z widzami, to chciałbym, żebyście mi teraz wkleili swoje niki na Skype'ie, żebym mógł jakoś was po prostu znaleźć, odszukać, porozmawiać. Peszko, czysta pozycja, uderzenie, Peszkin, cóż za wykończenie. Jak w Turbo Kozako, dokładnie tak, Sławek Peszko, mamy bramkę w debiucie, pięknie. No i tak wracając do tematu, to chciałbym, żebyście po prostu wkleili mi swoje niki na Skype'ie, żebym jakoś mógł do was napisać, zgadać się i po prostu, żebyśmy się po prostu mogli jakoś w miarę szybko porozumieć na temat tego, jak szybko zagrać mecz, tak żebyście się też pojawiali czasem na odcinkach z Dream League Soccer, prawda? Okej, po pierwszej połowie wygrywamy 1-0 po bramce Peszkina. Na ten moment Peszko w doliczonym czasie gry dopiero strzeli bramkę. No i wygląda to na ciężki mecz, mimo tego, że tutaj mój przeciwnik nie robi się zbyt dużo akcji, to jednak bardzo ciężko stwarza mieć jakieś sytuacje podbramkowe, nie wiem dlaczego. Okej, Sławek Peszko, czysta pozycja, uderzenie, no cóż za dzik to jest. To jest jego druga bramka w tym meczu, moi drodzy, zobaczcie,
Jakim Peszko okazał się dzikusem na własnym pomocniku. W tym momencie Preston został skarcone praktycznie przez Peszkina jedynie. Możemy coś tu pobijać. Peszko w polu karnym, uderzenie na bramkę, czy to jest jego hat-trick? Dokładnie tak, moi drodzy, książę Lechii Gdańsk. Skoro Wawrzyniak jest królem, to Peszkin może okazać się księciem Lechii Gdańsk. Strzał w tym momencie bramkę na 3-0 i to jest jego hat-trick. Okej, moi drodzy, mamy zakończenie tego spotkania. Wynik 3-0. Peszko ewidentnie tutaj musi zostać zawodnikiem spotkania. Zobaczmy, jak odbiera piłeczka, bo na 100% to on właśnie w tym meczu musi dostać MVP. Dokładnie tak. Man of the match, Peszko. Sławek. Zobaczcie, moi drodzy, na statystyki Peszkina w tym spotkaniu. Dał 6 strzałów, z czego 3 celne i 3 bramki. Celność podań 75-72%, także no, tak średniawo, chociaż jak patrzę na środkowego pomocnika, ale jednak skuteczność pod bramką była po prostu perfekcyjna na ten moment. Zauważyłem jeden taki mały make, patrzcie, jak ruszam ekranem, to co jest za nim, czyli to srebro, takie jakby sreberko się mieni. Wcześniej tego chyba nie widziałem, albo nie wiem, czy wy widzieliście, czy nie. Wydaje mi się, że chyba tego wcześniej nie było, albo dopiero teraz zauważyłem to, nie wiem. Okej, moi drodzy, kolejne spotkanie gramy z Burnley, jest to Global Challenge Cup i na ten moment zobaczmy, jacy zawodnicy pojawili się na liście transferowej. Tutaj mam nadzieję, że będzie karta złota. Nie ma, jest Filipe Coutinho, jest Ragnar Sigurdsson, jest Petr Cech, Gary Cahill, Jermaine Defoe, Adil Rami, Sulejmani, Navas, Perez i tyle. Z takich ciekawszych zawodników nic tutaj więcej niestety nie mamy. Jest do tego jeszcze El Ghazi, który ma 5 gwiazdek, sztuczek w FIFA. Tutaj raczej nie bardzo, Pizarro, Flamini i na ten moment powiem wam, że tutaj jest tragiczny wybór, więc nie kupuję kompletnie nic. Po co mam kupować tych zawodników, skoro możemy poczekać i kupić sobie o wiele lepszych na przykład za jakiś czas. Czyli na przykład po tym meczu, w którym gramy Global Challenge Cup z Burnley. Dobra, moi drodzy, zagramy to spotkanie z Burnley. Zobaczmy, czy Peszko po raz kolejny będzie tak skuteczny, jak był wcześniej. Na ten moment Peszko, jeden mecz, 3 bramki, więc genialne wejście do składu, można powiedzieć. I teraz zobaczmy, czy no, w tym momencie podtrzyma formę. I chociaż jedna bramka w wykonaniu Peszkina byłaby naprawdę spoko. W takiej sytuacji się kolego nie kiwa, bo wtedy się dzieje właśnie coś takiego jak teraz. O, ale to teraz robi Robert Lewandowski i teraz tak, biegnie pole karne, uderzam na bramkę, czy to będzie jego druga bramka? Dokładnie tak! Cóż za skuteczność Roberta! 2-0 i tym razem kolejny zawodnik leci po kolejny hat-trick w tym meczu. Mamy dwubramkową przewagę. Okej, mamy przejęcie Peszkina, polu karne, zagrałem to Lewandowski z główki, nie przeszła ta piłka. A to mógł być bramka, to mogła być asysta na hat-trick w tym momencie, chociaż Peszko... Co oni robią w tej obronie? Naprawdę, Burnley w tym momencie jest tak zesrane w tym meczu, że oni kompletnie sobie nie radzą w obronie. Zobaczcie, to jest ich błąd, patrzcie. On się obrócił z piłką, zagrał tu, po czym ten gościu przejął piłkę na 5 metrów, Peszkin odebrał i strzelił, po prostu tak jak miał zrobić. Peszko, 4-0 i po raz kolejny to jest trzeci błąd w obronie moich przeciwników. Mamy w tym momencie dwóch zawodników z Polski, którzy lecą na hat-trick. Że Peszko miał taką formę w reprezentacji, to naprawdę patrzyłbym na niego z uśmiechem na ustach, po prostu, naprawdę. Gościu, jakby grał tak jak teraz, to byłby po prostu świetny. Dobra, mam czas doliczony i najprawdopodobniej żaden z zawodników nie zaliczy hat-tricka w tym meczu. No i tak, dokładnie. Szkoda, bo liczyłem tutaj na hat-trick któregokolwiek z polskich napastników, ofensywnych pomocników. Tak to na przykład jest w miejscu w przypadku Peszka i Peszko po raz kolejny zawodnikiem spotkania. Dwa mecze, dwa razy MVP. Widać, że naprawdę świetny transfer. W tym meczu zaliczył 2 bramki i chyba jedna asysta, jak dobrze pamiętam. Także po raz kolejny świetny mecz Peszkina. Bardzo dobry wybór z waszej strony, bo to wy go wybraliście. Wy chcieliście Peszko w naszym składzie. Poziom 81 dalej. Zobaczmy, jest jakaś karta złota. I to jest Jesper Drost. Zawodnik, który ma 93 overall. Do tego jest Gareth Bale. I Secret Play. Do tego Thibaut Courtois, Gamero Rondon, Miranda, Paulinho, Totti oraz Iturraspe. Moi drodzy, co za karty pojawiły nam się teraz. I jak wcześniej nie pokazywał żadnych ciekawych zawodników, tak teraz daję wam naprawdę ciężki wybór. Gareth Bale czy Jesper Drost? Dajcie w komentarzu, czy złota karta, czy może zwykła karta Garetha Bale'a. Kosztują bardzo podobnie, więc teraz wasz wybór. Decydujcie, Jesper Drost czy Gareth Bale? W kolejnym spotkaniu, w kolejnym odcinku pojawi się na pewno w moim składzie, któryś z tych dwóch zawodników. I wszystko zależy od was, który to będzie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa i cześć. Puh.